Piszemy książkę, ty to wiesz, ale Piszemy, piszemy. ty też pewnie wiesz tą książkę, która będzie w następnym roku, bo teraz jest koniec 2021 roku i planujemy ją wydać w marcu. Poprzednie części na temat pisania książki ja umieszczę i też dam w opisie, a dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, na jakim etapie pisania książki jesteśmy. Co się wydarzyło może na plus, co się wydarzyło na minus, co nas spotkało w trakcie tych kilku miesięcy pisania książki. No to na pewno ważna jest sama merytoryka, z którą sobie, słuchajcie, poradzimy. Czyli to, co mamy w głowach, to, co przekazujemy Wam od wielu miesięcy, no po prostu przelewamy na formę elektroniczną, bądź to dokumenty Google, bądź dyktujemy to do takiego mikrofonu i to przerabia się na słowo pisane, no i w ten sposób powstaje merytoryka. Tak, i teraz merytoryka merytoryką, bo Wy ocenicie, ale tak, założenia są takie, że to ma być taka konkret z konkretów praktyczna książka, czyli okej, jesteście i śledzicie nas na YouTubie, na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku, no wszędzie, gdzie nas widzicie i słyszycie, rozmawiamy ogólnie o temacie, który nas interesuje i który sprawia nam przyjemność, jeżeli chodzi o edukowanie, czyli tak, chudnięcie, zdrowe chudnięcie, wycofywanie chorób metabolicznych i ogólnie można powiedzieć takie osiąganie elastyczności metabolicznej, czyli zdrowie metaboliczne. O tym generalnie bracia rodzeń mówią. Mówiąc teraz w skrócie, metoda odchudzania braci rodzeń. Tak, tak to nazwaliśmy. Uważamy, że to takie nazywanie rzeczy konkretnie po imieniu sprawia, że łatwiej można zapamiętać i skojarzyć. I teraz tak, rzeczywiście ta książka ogólnie można powiedzieć będzie o odchudzaniu, czyli jak zdrowo schudnąć, jak długoterminowo schudnąć bez efektu jojo, bez ważenia, bez mierzenia, bez liczenia kalorii przede wszystkim. Ale co bardzo ważne, tam będą szczegóły. Bo siłą rzeczy te kanały, na których jesteśmy, są takie filmy, które rzeczywiście staramy się wyrzucić jak najwięcej szczegółów, dać Wam jak najwięcej wiedzy takiej szczegółowej, ale książka daje nam tą możliwość, żeby konkretnie Wam napisać, jaka dawka czego. Czyli na przykład ostatni temat, który braliśmy pod tak zwany warsztat, to było przygotuj się i na tym etapie metody odchudzania braci rodzeń bardzo ważne są dawki magnezu, dawki potasu, dawki witaminy D, dawki sodu. I tutaj na papierze będziecie mieli konkretnie, fajnie wszystko rozpisane z konkretnymi produktami, które będziecie mogli kupić, z konkretną ilością kapsułek, które trzeba będzie przyjąć. I to jest, rekomendujemy tam też konkretne faktycznie firmy. Nie znaczy, że dlatego, żeby mieć od tych firm pieniądze, właściwie te firmy chyba nawet nie znają, nie mają pojęcia o naszym istnieniu, ale dlatego, że to wynika z naszego doświadczenia. I teraz to, co powiedziałeś, mi się bardzo podoba, że w tych filmach wszystkich, czy na TikToku, czy na Instagramie, czy na YouTubie, mówimy często bardziej ogólnie, czasami wchodząc w szczegóły, ale nasza filozofia przekazu i edukacji polega na tym, że od ogółu do szczegółu i te szczegóły skumulujemy w książce, ale uwierzcie nam, jestem przekonany, w bardzo przystępnej formie, w takiej fajnej formie do czytania, no i też bardzo ważna informacja, będzie to okraszone nie tylko smażonym boczkiem, ale będzie to okraszone też ilustracjami Anety, z którą współpracujemy pod tym kątem. A no fajnie, bo też wydarzyło się kilka rzeczy. Oprócz tego, że cały czas zasuwamy z merytoryką, dzisiaj kolejny rozdział, to rzeczywiście udało nam się. Znaczy, ja mam wrażenie, że przyciągamy takie osoby podobnie zakręcone jak my i z podobnego gwiazdozbioru jak my. Któregoś dnia umieściliśmy prośbę, taką propozycję i taki konkurs, może to nie był konkurs, ale nie, taką nic nie było do wygrania. Taką prośbę, żeby odezwały się osoby, które mogłyby nam pomóc w zailustrowaniu książki. Otóż rzeczywiście odzew był naprawdę duży. Przysyłaliście pracę na maila, mnóstwo prac. Ale ja gdzieś intuicyjnie poczułem Anetę właśnie, która napisała i nawet pomijając fakt, że rzeczywiście rysunki, które załączyła, były bardzo ładne, ale wiele było ładnych rysunków, które gdzieś tam poprzedziły, to intuicyjnie poczułem, że rzeczywiście
No coś tutaj zagrało między nami, między mną a Anetą, a jeszcze jak zadzwoniliśmy do Anety, prawda, Aneta, no to już ta chemia, już tutaj takie, słuchajcie, dogadywanie się potwierdziło, że będziemy razem współpracować. To I teraz. prawda, to jest tylko, dodam takie zgodne, jak ja słuchałem tej rozmowy, zresztą przecież jak rozmawialiśmy z Anetą, to jedno zdanie mi się przychodziło do głowy. Zdanie, że wszystko jest po coś, że z jakiegoś powodu Aneta stanęła na naszej drodze, dosłownie, i razem zrobimy ten projekt, który jest projektem naszego życia, jednym z wielu oczywiście, i do tego projektu potrzebujemy ludzi, którzy nas czują, lubią nas, mają podobne postrzeganie świata, podobne postrzeganie życia, nie narzekają, są bardzo pozytywni i taka właśnie jest Aneta. Właśnie, a też Aneta jej ilustracje sprawią, że ta wiedza będzie zdecydowanie bardziej przystępna. No bo jakby śledząc gdzieś tam trendy u naszych kolegów ze Stanów Zjednoczonych, którzy uczą nas, no jakby my uczymy się z podcastów amerykańskich autorów, którzy mówią, co zrobić i jak ten proces pisania książki u nich wyglądał, po to, żeby się zainspirować. I rzeczywiście uderzyły mnie takie statystyki, że nawet 80% osób po pierwsze nie kończy czytać książki, a po drugie, jeżeli ta książka jest taką, wiecie, tekstem zalanym bez jakichś grafik, no jednak w większości jesteśmy wzrokowcami. Wobec tego to jest idealne dopełnienie po to, żeby ta wiedza, która napisana, ona może być jakakolwiek super ekstra, ale potrzeba tych elementów graficznych po to, żeby mózg przyswoił wiedzę, a ta książka nie ma być książką, wiecie, to nie jest powieść, która ma niesie za sobą jakieś opowiadanie i bohatera i tak dalej. To jest książka, która ma zmienić twoje życie. Czyli jeżeli tą książkę weźmiesz do ręki, po przeczytaniu tej książki masz dostać odpowiedź na większość, nie zaryzykuję wszystkie, bo nie ma takiej możliwości, na większość pytań, które chcesz lub masz, odchudzając się, i ta książka ma po prostu pomóc tobie się odchudzić skutecznie, na długo i rozwiać wszelkie wątpliwości w tej dzikiej branży odchudzania, która stoi na kaloriach, na zabranianiu tobie tłuszczu, na zabranianiu tobie mięsa, na zażynaniu się na Tak siłowni. jest. Zdenerwowałem się. No właśnie widzę, bo mówimy o książce, a ty znów idziesz w te kalorie i chcesz liczyć kalorie. Będą ilustracje, które będą dopasowane do tematu. One pozwolą wam tą wiedzę czerpać przez różne zmysły. A, plus książka będzie interaktywna, czyli na stronach będą różnego rodzaju odnośniki, które będą kierowały ciebie do konkretnych, można Tak powiedzieć, jest. dodatków takich cyfrowych, które jeszcze dodatkowo Dokładnie. pozwolą tobie schudnąć i odzyskać zdrowie metaboliczne na A ja dobre. sobie jeszcze myślę, to jest moment na taki apel, bo jest pewien trend, który występuje teraz, NFT, czyli to są te niewymienne, niezamienne tokeny, NFT, czyli można stworzyć pewną wartość, pewne dzieło sztuki, ale też rysunek, który można przerobić na NFT, czyli na wersję taką cyfrową. Jeżeli słucha nas osoba, która się tym zajmuje albo tworzyła już jakieś NFT, to skontaktuj się z nami, może zrobimy coś wspólnie razem, bo O, wiemy, że właśnie to wymyśliłeś, bo nie wiedziałem o rysunki tym. i obrazki do książki można też wypuszczać w postaci NFT, a to może być A to ciekawa, dobre. nowoczesna technologia, która A pozwoli nam pójść czemu dalej i mielibyśmy wyżej. nie spróbować kolejnej technologii, którą czujemy rzeczywiście? No dobra, i co jeszcze się wydarzyło w kwestii pisania książki? To właściwie ten proces, ja mam wrażenie, że jest, można powiedzieć, śmiało nudny. W sensie takim nudny, że wygląda to bardzo podobnie. Czyli co środę z Łukaszem spotykamy się tutaj u koleżanki, która nam udostępniła jeden z pokoików swojego gabinetu weterynaryjnego, i tutaj Koty śpią. koty śpią, i tutaj piszemy kolejne rozdziały. Więc wygląda to dosyć monotonnie. Siadamy, research, czytamy badania naukowe. Jeżeli czegoś do końca nie wiemy, a chcemy się podszkolić, piszemy rozdział, kończymy pisać rozdział, układamy to w miarę i temat jest zamknięty. Więc ja myślę, że takie bardziej ekscytujące momenty przyjdą, jak zaczniemy z wami zresztą. Będziemy mieli też do was prośbę projektować okładkę na przykład książki. To będziemy was też prosić o wybranie, która okładka wam się najbardziej podoba. I po tym będzie chyba. To będzie z górki już. Tak. Mam nadzieję.
Okej, okay, stay tuned, czy tuned, po prostu będą kolejne informacje na temat pisania książki. Ja myślę, że ta seria docelowo, jak będziesz chcieć napisać swoją książkę, czyli przelać te swoje myśli o ciekawym życiu, to pomoże Ci tą książkę wydać od początku do końca. Tak, bo na pewno będziemy też w drukarni, na pewno też będziemy we wszystkich tych miejscach, gdzie będą działy się rzeczy takie fizyczne. Na pewno w styczniu spotykamy się z Anetą, więc poznacie, ała mój palec, poznacie Anetę i też porozmawiamy o ilustracji, jasne, nagramy jakiś film, także tyle. A wanicie kciuka, jeżeli to, co mówimy, ma sens, wtedy bezduszne algorytmy podeślą ten film dalej. I prosimy o subskrypcję, jeżeli uważasz, że przekazujemy Tobie treści, które mogą pomóc w lepszym i piękniejszym życiu. O!